nie dostałem pieniędzy. To nie ma. To kranuwa. Pijcie kranuwę. Ty, nie płaci mi rząd za... Zareklamowanie kranuwy? No z... Nie pijcie nic. I nie jedzcie, nie pijcie, nie śpijcie. Bo nie wierzę. To jest siłownia? W sensie, no offense, kurwa Kizo. Ale nie chcę cię słuchać na siłowni, ale cycki. Dobra, wyłącz. Jeszcze zostawię dla widzów, dla widzów. Już się spuszczeni są. A teraz? Siema, siema. Witam was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj robię drugi trening klaty. Pierwszy trening, można powiedzieć, nie był treningiem w takim sensie, bo nagrywaliśmy i rozmawialiśmy z gościem specjalnym. Film zobaczycie we wtorek, od teraz, kiedy to oglądacie. I mogę wam tylko obiecać, że nikt z was się nie spodziewa, z kim jest ten film. Jest to film z gościem, który rozwali polski internet. Ja się pojawię u niego na kanale, ponieważ on startuje z kanałem i on się pojawi u mnie na kanale. Także oczekujcie wtorku, będzie naprawdę niezła esa. Obiecuję wam, że będzie zajebiście. Bardzo się postarałem przy tym i chcę wam też bardzo podziękować, że mnie oglądacie. Naprawdę, bardzo wam dziękuję. Druga rzecz. Opowiem się o końcówce masy, o moim końcu masy, jak to wszystko wygląda. Ponieważ skończyłem moją eksperymentalną masę 8-tygodniową na 6500 kalorii. Pokażę wam, jak wygląda moja sylwetka gruba. Zobaczycie Natana Marconia, który znów jest gruby, który znów jest podlany. I powiem wam tak, chcę was przygotować na to, że będzie niesamowite cięcie w listopadzie. Do listopada będę w życiowej formie. I potem zaczynamy już robić taką normalną masę. Dzisiaj wam opowiem o tej masie, pokażę wam aktualizację mojej sylwetki, jak to wygląda. Dobra, pokażę wam szybciutko teraz, jak trenuję klatkę. Powiem wam właśnie podsumowanie tej masy, jak to wszystko mniej więcej wyglądało w skrócie, żebyście nie musieli długo tego oglądać. Plus pokażę wam moją sylwetkę, ponieważ znów jestem gruby. No niestety, tak się dzieje, dlatego trzeba to wyredukować. 95? Taka seria, kurwa, ale nie jeszcze wyjściowa, bo jak mówię, mam drugi trening, więc dużych ciężarów nie będzie. Zjebana muzyka tutaj leci, trzeba dać hard style, nie? Raz, dwa. Ziz is a person that took over who I am. I'm Az. Ziz is a fucking spirit, bro. Ziz took over. Sup, people? Ziz, my shit, bro.
koniec treningu i powiem wam na szybkości, dlaczego masa trwała tylko 8 tygodni, dlaczego masa była na 6,5 tysiącach kalorii oraz podsumowanie. Waga na końcu masy wynosiła 10 kg więcej. Po dwóch dniach powrócenia do normalnego jedzenia, redukcji, waga już była 5 kg większa. Tłuszczu nabrałem prawdopodobnie z kilogram, znając życie, około, tak nie obliczę tego, ale myślę, że to jest to z kilogram tłuszczu, co zdołałem nabrać. Czy mięśni coś nabrałem? No z pół kilo może maksymalnie tych mięśni bym nabrał, reszta to jest woda i zaległości i tyle, co tam było w środku. Dlaczego zrobiłem taką masę krótką, jeżeli nabrałem tylko więcej tłuszczu, mniej mięśni, wody i zepsułem sobie sylwetkę? Żeby odpocząć od redukcji, żeby nabrać siły, żeby te hormony wyregulować, bo na długiej redukcji te, nie wiem czy były ok hormony, ale czułem się po prostu źle, dlatego chciałem odpocząć od takiego restrykcyjnego niejedzenia i mimo jedzenia 6,5 tysiąca kalorii dalej byłem głodny. Zapytacie, co jadłem na tej redukcji 6,5 tysiąca kalorii? Na redukcji 6,5 tysiąca kalorii jadłem normalnie to, co zwykle na redukcji, czyli makarony, jakieś mięsa, oliwy z oliwek, jajka, tylko po prostu w bardzo, bardzo dużych ilościach. Wiadomo, że tam było trochę więcej takich rzeczy niż na redukcji, w sensie, że sobie dowaliłem trochę sosu, dałem sobie trochę ketchupu więcej niż normalnie, ale na końcówce też tej masy jadłem już co chciałem, w sensie jadłem jakieś słodycze, jakieś fast foody, jadłem to tylko dlatego, bo wiedziałem, że kończę tą masę, że nie zbuduję dużo, że i tak się trochę podlałem, a chciałem też przypomnieć sobie, jak to jedzenie smakuje, bo zapomniałem o tym, jak to smakuje i fajnie, bo już mi tego nie brakuje, już nie do tego aż tak nie, trochę mnie do tego ciągnie, ale nie tak bardzo, jak ciągnęło mnie wcześniej. Siła, ojojoj, była to masakrycznie ogromna siła. Jeżeli chodzi o siłę, to na przykład serię robiłem na końcówce redukcji 100 kg na 8 razy. Teraz 120 na 6 razy robię około, na wyciskaniu leżąc. Także siła masakrycznie skoczyła, ponieważ w końcu zacząłem jeść. Ja tak reaguję na jedzenie. Jem mniej, od razu siła spada. Jem więcej, od razu siła rośnie do góry. I to jest przez jedzenie węglowodanów, ponieważ moje makroskładniki wyglądały przez większość masy tak, że węglowodanów było prawie kilogram. Białka było 250 gram, a reszta to były tłuszcze. Także no, tych tłuszczy było mało, węglowodanów było dużo, ponieważ zależało mi na sile. Tą masę nie robiłem pod przyrosty, dlatego też nie nagrywałem wam ani dnia jedzenia, nie nagrywałem wam jak przejść, żeby się nie zalać, bo zrobiłem tą masę tylko po to, żeby zdobyć bardzo dużo siły i żeby odpocząć właśnie od redukcji, ponieważ aktualnie do listopada mam trochę inne plany i nie mogę sobie pozwolić na zwiększenie masy mojego ciała, mogę po prostu bardziej się nabić glikogenem i teraz robię redukcję, bardzo dobrą redukcję robię na węglowodanach, czyli prawdopodobnie będę ważyć nawet mniej niż ważyłem przedtem, ale będę bardziej nabity i będę bardziej większy wizualnie. Wszystko wam to będę opisywać w innych materiałach. Także to jest podsumowanie tej mojej masy. Widzieliście, jak wyglądam właśnie, no jestem gruby, nie będę oszukiwać, że wyglądam grubo. Ja przynajmniej tak siebie widzę. Wy możecie ocenić moją sylwetkę teraz w komentarzu, jak oceniacie. Mi się wydaje, że jest ona średnia, że nie jest ona zbytnio fajna w porównaniu do tego, jak to było. I tyle. Teraz wracam do domku sobie zjeść i